Trudno powiedzieć bardzo krótko na temat tego, jakie powinny być takie podstawowe absolutnie zasady zdrowego odżywiania. Na pewno powinno to być związane z racjonalnością, odżywiania się w ciągu dnia, a więc przynajmniej 4, a zaleca się 5 posiłków w określonych odstępach czasowych, posiłków urozmaiconych, które byłyby bogate we wszystkie zalecane składniki odżywcze, ale przede wszystkim warzywa, owoce, napoje, ale co ciekawe, w najnowszej piramidzie zdrowego odżywiania również znajduje się u podstaw aktywny tryb życia. A więc można by powiedzieć, że to wskazuje na fakt, że samo zdrowe odżywianie, jakie by ono nie było, bez ruchu, bez aktywności fizycznej, no też nie przyniesie odpowiednich rezultatów, zwłaszcza tych związanych z redukcją zachorowalności na choroby dietozależne i związane ze zmniejszeniem w ogóle skali chorób dietozależnych. Wydaje się, że przede wszystkim związane to powinno być z krzewieniem odżywiania się racjonalnego, również wszystkie zalecane posiłki, a zwłaszcza śniadanie, drugie śniadanie, bo o tym niestety bardzo często młodzi ludzie zapominają, a to jest podstawą również i sprawności intelektualnej, fizycznej w ciągu całego dnia, również w czasie pobytu w szkole. I co jest również ważne, żeby starać się krzewić takie nawyki, by chipsy, batony zostały zastąpione albo w dużej mierze były rekompensowane warzywami i owocami. W związku z tym, że pierwsza edycja programu dała bardzo obiecujące rezultaty, postanowiliśmy kontynuować i zaangażować się w realizację jej drugiej części, która w tym roku jest bardzo ambitna, gdyż chcemy dotrzeć do ponad 1000 dzieci i młodzieży, szczególnie żyjących w trudnych warunkach ekonomiczno-społecznych, po to, by dzięki edukacji, wszystkim materiałom dać im, poszerzyć ich wiedzę na temat zdrowego odżywiania się, zdrowego trybu życia. Akcja będzie realizowana w 8 miastach na terenie Polski wspólnie z SGGW Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego i innymi uczelniami wyższymi zaangażowani w realizację tego projektu.